Doszczelnianie wału przeciwpowodziowego rzeki Warty. Lewostronny wał rzeki Warty, objęty zadaniem, leży na terenie miasta Sieradza. Podczas ostatniej powodzi z 2010 roku zaobserwowano przesionki, które w czasie akcji powodziowej zostały uszczelnione poprzez ułożenie worków z piaskiem. Istniejące przesionki zaobserwowane na tym odcinku wału są w przeważającej mierze efektem drążenia w korpusie wału nor gniazdowych przez zwierzęta oraz procesów próchnienia korzeni drzew i krzewów rosnących w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Zaprojektowany system doszczelnienia wałów przeciwpowodziowych przy pomocy ścianki szczelnej ma tą zaletę, że jest trwały, nie jest naruszany w późniejszym czasie, w czasie eksploatacji przez zwierzęta, gryzonie, które spowodowały destrukcję tego wału. Sposób doszczelnienia przy pomocy ścianki szczelnej załatwia nam dwie sprawy. Likwiduje skutki i przyczyny. Przyczynami są, jak już wcześniej powiedziałem, inwazje zwierząt. Skutkami jest brak zabezpieczenia należytego przeciwpowodziowego. Woda się przesiąka, podtapia okoliczne zabudowania, grunty rolne itd. Przy projektowaniu należy właśnie zwracać uwagę na dobre rozpoznanie geologiczne podłoża pod wał. Chodzi o to, żeby spód ścianki nie wchodził w spąd warstwy wodonośnej. Ścianki szczelne, wykonane z grodzic winylowych, są łatwe w stosowaniu, ponieważ można wbudować je w stan istniejący, bez potrzeby rozbiórki częściowej wału. Jej instalacja polega na pogrążeniu grodzicy w koronie wału na odpowiednią głębokość, a następnie zasypaniu niewielkiego wykopu. Nasza firma zajmuje się produkcją grodzic od niemal 10 lat. W chwili obecnej jesteśmy jednym z największych producentów w Europie. W swojej ofercie posiadamy 12 różnych modeli grodzic. Współpracujemy z inwestorami, biurami projektowymi i firmami wykonawczymi. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od pomocy w zakresie doboru odpowiedniego modelu grodzicy wraz z ewentualnym wykonaniem projektu poprzez sprzedaż, a także montaż naszych profili. Spośród naszej bogatej gamy produktów przy inwestycji polegającej na doszczelnieniu wału przeciwpowodziowego na rzece Warcie zostały zastosowane grodzice GW300. Model grodzicy winylowej GW300 jest jednym z pierwszych, jaki wdrożyliśmy do produkcji. Charakteryzuje się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, szerokim profilem, który ma kluczowe znaczenie w przypadku, gdy grodzica pełni funkcję ścianki szczelnej, oraz atrakcyjną cenę. Wykonujemy prace związane z wbijaniem grodzic winylowych na wałach rzeki Warty. Taką inwestycję robimy po raz pierwszy. Dlatego zostaliśmy przeszkoleni w zakresie wbijania tych grodzic. Firma Pietrucha dostarczyła nam wibromłota i mandreli, która jest potrzebna do instalacji tych grodzic winylowych. Współpracujemy z inwestorami, biurami projektowymi i firmami wykonawczymi. Oferujemy kompleksową pomoc od doboru odpowiedniego modelu grodzicy wraz z wykonaniem projektu poprzez sprzedaż i montaż. Istnieje możliwość wynajmu młotów lekkich, wibromłotów montowanych na koparkach oraz mandreli. W ramach współpracy nasi doradcy zapewniają fachową pomoc techniczną w zakresie podłączenia i obsługi młota oraz szkolenie dotyczące montażu grodzicy.